trzeciej kolejce spotkań Sokół Ostróda zmierzył się z Huraganem Morąg. Był to pierwszy mecz przed własną publicznością w ramach piłkarskiej trzeciej ligi. Spotkanie na stadionie przy ulicy 3 Maja nie było imprezą masową i w tym przypadku było to dobre posunięcie, gdyż mecz nie cieszył się aż tak dużym zainteresowaniem sympatyków piłki nożnej. Od samego początku to Morążanie dyktowali warunki gry. W pierwszej części spotkania dwukrotnie próbowali pokonać bramkarza Sokoła. Później do głosu doszli podopieczni Czesława Żukowskiego, ale ich poczynania na boisku nie przyniosły żadnej bramki. W końcówce pierwszej połowy zespół z Morąga mógł objąć prowadzenie, ale w porę do bramki wrócił Piotr Sikora i złapał futbolówkę. Po regulaminowej przerwie Bogdan Miłkowski oddał strzał z 25 metrów, ale piłkę bez problemu złapał bramkarz Huraganu. W drugiej połowie więcej szans na zdobycie bramki mieli zawodnicy z Morąga. Ta sztuka udała im się w 75 minucie. Sędzia spotkania uznał, że Paweł Śnieżaski faulował w polu karnym zawodnika gości. Jedenastkę wykorzystał Rafał Gagat. Dostaliśmy bramkę z rzutu karnego i uważam, że tam była walka jeden na jeden i w pierwszej fazie to Paweł Śnieżawski był faulowany, potem zawodnik Huraganu przewrócił się przez niego. No i takiej, myślę, w takim meczu wyrównanym, walki derbowym nie gwizdnął był w tym momencie tej jedenastki akurat, ale cóż, przegraliśmy 1-0. Drużyna z Morąga przed tym spotkaniem miała na swoim koncie remis z Olimpią 2004 Elbląg, a także zwycięstwo nad Startem Działdowo. Sokół w pierwszej kolejce spotkań pauzował, gdyż grał mecz z Jagiellonią Białystok, a w drugiej wygrał na wyjeździe z Motorem Lubawa. Po dwóch spotkaniach już widać różnicę pomiędzy czwartą a trzecią ligą. Tutaj w czwartej lidze z dwa zespoły gdzieś stawiały nam czoła. Tutaj już zespoły, i dzisiaj to było widać, są lepiej ułożone taktycznie, przyzwyczajone do większego tempa, grają bardziej twardo. Także, ale ogólnie, no cóż, przegraliśmy, na pewno to nie cieszy na inaugurację. Tym bardziej, że przegrałem z zespołem, w którym dosyć długo pracowałem. Chciałoby się wygrać. Chciałoby się wygrać na inaugurację przed własną publicznością, ale generalnie myślę, no rzut karny, ale mecz był na pewno z naszej strony z czołową drużyną, jeszcze raz podkreślę, od kilku lat trzeciej ligi, gdzie skład się za dużo nie zmienia, a został, można powiedzieć, wzmocniony dobrym bramkarzem i to było dzisiaj widoczne. W derbach powiatu lepszy okazał się Huragan Morąg. Trener Czesław Żukowski po tym spotkaniu za wiele pretensji do swoich zawodników nie miał. Przegraliśmy 1-0 z dobrym zespołem z czołówki w meczu derbowym. Przyjmujemy to z pokorą i będziemy pracowali dalej, żeby po prostu na wyjeździe z granicą Kętrzyn powalczyć o komplet punktów. Tego samego dnia na oficjalnej stronie internetowej klubu pojawiło się oświadczenie dotyczące prezesa Witolda Żółtka i Radosława Borka o rezygnacji z pełnienia funkcji w zarządzie Sokoła Ostróda. Więcej o tej rezygnacji i powodach jej decyzji w następnym wydaniu wiadomości.